w kolejnym odcinku z mojej serii Seven Days to Die. Z tego co widziałem, to średnio się podobał mu ostatni odcinek związany z Hordą, no ale cóż, no tak to bywa, no nie jestem ekspertem jeśli chodzi o nagrywanie odcinków, także was przepraszam, jeżeli cokolwiek się nie podobało. Jeżeli się coś nie podobało, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Bardzo lubię nawet posłuchać słów krytyki, czy ewentualnie jakiś rad, co bym mógł dobrze zrobić, co lepiej. Pomaga mi to. Także, no cóż, zajmiemy się odcinkiem. Jak widzicie, nakopałem masę kamienia. Tutaj już narobiłem sobie cementu. Znaczy kamienia, żelaza. No tutaj znalazłem, jestem w biomie, jak on się nazywa, las sosnowy, tak, w lesie sosnowym, także tutaj miały być rudy żelaza, no i faktycznie tutaj nakopałem się troszeczkę, wydobyłem sporo, jeszcze troszkę zostało, ale są to już nieliczne plamy są już tego żelaza, także zaopatrzyłem się bardzo, bardzo dużo. Tutaj zrobiłem, znaczy ogólnie jest plan, tak jak mówiłem wcześniej, żeby się dostać do miasta, no ale jako że kopałem tutaj tunel, no i się dostałem do tego biomu, do surowców, tak więc postanowiłem wykorzystać. Jak widzicie, tutaj przepalańsko trwa w dużych ilościach. Zrobiłem sobie dwie betoniarki, workbencha, trzy forcze tu postawiłem, także no mam tutaj możliwość przerabiania od razu surowców, tak aby się nie zapychać materiałami. No jest tutaj troszeczkę i mięska mam troszkę, także od razu sobie to wezmę do bazy, żeby sobie to wykorzystać. Oczywiście kilowów narobiłem, także tutaj wydobycie trwa w dużych ilościach. Kolejnym moim planem jest, zaraz się tutaj, o jest tutaj, Pietro jest, sobie gra. Kolejnym moim planem jest tutaj dostać się do biomu zimowego. On gdzieś tutaj był, nie wiem czy przypadkiem nie jest za miastem. O właśnie, tutaj, także kawał drogi będzie. No ale nie jest to tak źle, szczególnie, że on się łączy z tym biomem. To jest chyba spalony las bodajże, albo zniszczone miasto. Jeżeli tak, no to byłoby super, chociaż niszczone miasto jest tutaj chyba. Jeszcze się będę musiał przekonać do końca. No to są związane, że muszę kolejne kopalnie pootwierać, także będę musiał się tam udać. Dobra, wychodzę na powierzchnię, zawiozę moje surowce do bazy, no i się wezmę za rozbudowę, właśnie w końcu zrobię ten pomost, który planowałem. No także to są plany na najbliższy, na ten odcinek. No sporo będzie budowania. Tutaj zamknijmy, tak wygląda wyjście do mojej kopalni. Nie jest to może jakiś bardzo tam wymyślny twór, no ale jakoś trzeba było się tutaj urządzić. Mało paliwka mam, widzę, będę musiał zaraz dotankować. Na szczęście w motorze posiadam tutaj odpowiednie ilości. Także cóż, no ja lecę do bazy i za chwilkę się widzimy. No i super, jestem już w bazie, także no cóż, jakie mam plany, to już wam troszeczkę mówiłem, ale to tutaj tak uszczegółowię to wszystko, jak tu będę dalej działał. Mianowicie tutaj oczywiście chcę przeprowadzić tutaj jeszcze mniej więcej ten tunel w takim deseniu, jak to jest tutaj, aż do samego wyjścia tutaj do tych kamieni i następnie już zacznę budować żelbetonem. No i oczywiście tutaj pomost i tym podobne rzeczy. Znaczy tym podobne rzeczy. Pomost tutaj będzie będą budowane farma. Dobrze mówię, farma. No pola uprawne. O, w ten sposób lepiej. Także będą tutaj pola uprawne. Więc co? Ja już dłużej nie będę wam zajmował moją gadką czasu, żeby tutaj was nie zanudzać. Biorę się za pracę.
No, mogę powiedzieć, że pierwszy etap mojej pracy został zakończony. No, jak mogliście widzieć, zobaczyć na tym skrócie, no tutaj narożnik już został zrobiony, także już zacząłem wychodzić na powierzchnię. Tu jeszcze drobne prace wykończeniowe muszę zrobić, ale to już zrobię tak jakby no w tym drugim etapie, którym to będzie właśnie wyjście aż tutaj do tej szosy z moją rampą. Także na tyle planuję. Akurat dobrze się zgrało, ponieważ jest to poranek, także będę mógł na spokojnie sobie tutaj popracować, troszeczkę wydłużyć. Troszkę się martwię o to, że nie będę miał potem wjazdu dla minibajka, także chyba prawdopodobnie będę musiał go za każdym razem składać i rozbierać, jeśli chodzi o... Znaczy no, jeżeli będę się gdzieś chciał wybrać, także... Także tutaj będą w czasie trwania tych prac będzie tutaj to w znacznym stopniu utrudnione. Troszeczkę mnie martwi, że dosyć wysoko zrobiłem ten tunel, ale z drugiej strony jest to dosyć dobre, ponieważ no, im wyżej, tym mogę się czuć bezpieczniej. Będę mógł na przykład dwie albo trzy warstwy kolcy pod spodem postawić, także no, ma to też i swoje zalety. Więc co, ja nie będę gadania przedłużał i się biorę za dalsze prace, no dużo pracy przede mną, także sporo czasu minie, jeśli chodzi o czas gry. No dla Was to będzie pewnie szybciutki skrócik, także trzymajcie się i miłego oglądania. Przyznam szczerze, że tak się zajęłem tą całą budową, że całkowicie praktycznie zapomniałem o tym, że dzisiaj jest dzień 35, czyli dzień hordy. Tutaj Wam pokażę, co zacząłem robić.
schody, już zacząłem tutaj pewne projekty robić. Tutaj będą mniej więcej w takim klimacie zrobione, także myślę, że spodoba Wam się. To jest tylko dopiero początek zrobione. Tutaj inaczej już będą szły, jak widzicie, na dwa schodki, także one będą dosyć szerokie, także też sporo roboty będzie przy tym. No ale dobra, ja już nie będę się tutaj rozgadywał, tylko muszę natychmiast zająć się podejściem do obrony, ponieważ hordą trzeba się z nimi uporać, no i przy okazji przyda się troszeczkę lotu z nich, bo jednak troszeczkę lotu i będę chciał wypróbować, już Wam pokażę, bo zmontowałem sobie kałacha, także będę chciał go wykorzystać, wypróbować i mam nadzieję, że spojrzycie razem ze mną na to, jak on się spisuje. Jeszcze sobie wezmę właśnie do Magnuma amunicję. Będę musiał podrzucać te wszystkie niepotrzebne rzeczy tutaj. No i co? I przygotować się do obrony. Troszeczkę tam pokażę na materiale, jak się broniłem. No, w ogóle amunicji nie robiłem teraz, ale to jest związane z tym, że sporo budowałem teraz i zajęło mi to troszkę czasu. No to zabawa się zaczyna, także trzymajcie kciuki za mnie. Troszkę pokażę tej hordy, chociaż chyba w tym odcinku za dużo miejsca nie będzie na to. No ale też i za bardzo też nie ma co pokazywać, ze względu na to, że jednak te... już lecą. Zębiaki są dość przewidywalne. No, spadają tutaj, dobra. Zawsze z jednej strony i to ciekawy jestem, dlaczego właśnie tak się to dzieje. Od razu rzućmy okiem, co tam mają. Ale ten kałach to jest głośny, przeokropnie. Dawać! A to cwaniaczki, kurde. Dwa. Gdzie on padł? Dawaj, chodź tu. Chodź. Pomalutku, chłopcze. Poczekaj, chodź tutaj. Trafił mnie jeden swoją łapą. A, mam cię. O kurde, pełny jest. Grubcio. Troszkę mi fajnego wypadło, nawet SGM z 600, także nawet całkiem niezły lucik. Muszę podrzucać to, co tutaj mam. Zaczęło się robić ciekawie. Trochę amunicji zużyłem na niego, ale się opłacało. Cześć piesku. Dobranoc piesku. No cóż, mamy godzinę 1:30, nie, pierwszą, prawie drugą, a tu hordy ani widu, ani słychu. Dwa ferale, jeden policjant, reszta taka drobnica przyszła. Nic ciekawego się nie działo, także no nawet nie ma co sobie głowy zawracać tą hordą w sumie. No jeszcze poczekam oczywiście troszeczkę, tutaj sobie poumacniam moje umocnienia. Na bieżąco sobie je reperowałem, także prawdopodobnie będę musiał po prostu zwiększyć poziom trudności gry, no tak aby nie było zbyt łatwo. O, coś idzie. Idzie i nie doszło. No. Także naprawdę te miejsce, jeśli chodzi o obronę, jest naprawdę niesamowitym, dobrym rozwiązaniem, jeżeli ktoś po prostu ma problemy z taką aktywną walką, jeśli chodzi o zombiale, to takie klify są naprawdę, widzę, najlepszym rozwiązaniem do obrony. Będę musiał te spajki pod spodem troszeczkę poulepszać. Znaczy poulepszać, powzmacniać, bo niektóre są już bardzo mocno uszkodzone.
widzicie, na bieżąco sobie te swoje umocnienia reperuje, także no naprawdę no, obrona jest mega. Nie spodziewałem się tak dobrego efektu. No mówię, będę musiał zwiększyć poziom trudności, żeby tu nie było zbyt łatwo. No i co? I znowu. A, jestem hunted, czyli coś biegnie jeszcze w moją stronę. Ciekawe, czy w ogóle dobiegnie. W ogóle tak planuję później zrobić coś takiego, że gdzieś na otwartej przestrzeni się pobuduję, tak aby móc się zabawiać z zombimi. Nie wiem, czy może gdzieś tam koło miasta się pobuduję. Także to są moje takie plany, tak żeby no już takie ta obrona musiała wyglądać solidniej. Może w nocy jakieś tam polowanko się będzie robić na zombiaczki. No bo tutaj to tak się zaczyna troszkę nudno, przyznam, robić. Za mocno tutaj jest zdecydowanie. Zbyt solidna ta obrona i nie ma co robić, jeśli chodzi o polowanie na zombiaczki. Strzeliło. O, idzie feral, jest przyjaciel. Nie dam się trafić. Koni tak skaczą, ciężko ich jest trafić. Chodź tutaj, gdzie lecisz? O, i grubcio jest. Nie dam ci się wybuchnąć, przyjacielu. O, z ferala coś wypadło ciekawego. Jeszcze drugi grubson jest, nie? To jest już taki nieco zwyklejszy kolega, przyjaciel. Taki fajny, czerwony cały hełm, ale zmienię na ten swój mining, bo potrzebuję światła. Od razu flaki. Mało amunicji już mam. Będę musiał dorobić amunicję. Jeszcze coś biegnie. No i tyle po hordzie. Nie było bardzo co pokazać. Cieszę się, że nie poświęciłem temu zagadnieniu całego odcinka, bo nie byłoby co. Słaba horda. Wydaje mi się, że chyba najsłabsza z dotychczasowych. Nie wiem dlaczego. Dobra, wejdźmy na powierzchnię. Zobaczmy, co tu się ciekawego działo. No i pokażę wam moją wielką, piękną konstrukcję, którą pobudowałem. Znaczy pobudowałem, jeszcze nie skończyłem jej. Ale już jest praktycznie na ukończeniu. No, wiele miałem z tym problemów związanych z... kilka razy mi się zawalały po niektóre części, straciłem jeden most. O, tutaj są też. Zaraz tędy muszę wskoczyć. Ciekawe, czy się dostało na mój pomost. Oho. Musiało tu się coś dziać ciekawego. Właśnie straciłem wyjście z bazy. Zamurować to będę musiał. Tędy już nie będę wychodził. Dobra, idę wam pokazać moją dumę. Ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo dumny z tego, co zrobiłem. No, proszę bardzo, to jest... Zagaśmy światło, żebyście to widzieli w całej okazałości. Nie ma tam nic ciekawego już. Nie łazi chyba już nic. Tak wygląda mój wielki, piękny most. On na razie jeszcze nie jest zbyt piękny, jeśli chodzi o... znaczy, jeszcze brakuje tutaj barierek. Będę musiał barierki tutaj zrobić. Tutaj jest już zrobione... znaczy, zostawiłem to miejsce po to, aby właśnie tutaj w tą stronę będę już w następnych odcinkach budował farmę. Farma będzie w takim dość oryginalnym... oryginalny będzie miała kształt. Przejdźmy się teraz tutaj. Tutaj mi się zawaliło kilka razy, nie wiedziałem dlaczego. W końcu postanowiłem, to już wam pokażę od spodu, postanowiłem zrobić takie wsporniki te ukośne i to zadziałało. Chciałem tutaj pomost zrobić, ale okazało się, że te pomosty są na 4 kratki, więc bardzo mi nie pasowało, ponieważ tutaj jak widzicie jest na 5 kratek, więc nie wychodziło to symetrycznie, więc też
postanowiłem po prostu tutaj dać dwa mosty, także już nie będzie tych skotnic, które wcześniej robiłem, tylko te będą takie zjazdy tutaj i oczywiście będzie ten zamykany i podnoszony most. Zjazd będzie taki bardziej łagodny, czyli to będzie ten ukos na dwa bloki, tak jak mam tak zrobione, tylko on będzie po prostu bardziej na płasko. Także będzie się łatwiej zjeżdżać i wjeżdżać. To będzie tak bardziej przyjazne dla minibajka, że mogę tak powiedzieć. Tutaj chyba też poszerzę, zrobię takie boki jeszcze i dodatkowo też za barierkami to zabezpieczę, żeby przypadkiem nie wypaść. Także takie plany są, czyli ta autostrada będzie na 3. No dosyć długi ten most mi wyszedł, no, ale z drugiej strony fajnie to wygląda. Bardzo się cieszę, sporo części już zużyłem na te lampy, no ale chciałem właśnie taki klimacik zrobić, właśnie takiego, no, takiego przepychu można powiedzieć. No tak wygląda zewnątrz, będę takie pylony jeszcze robił. Ła, pięknie strzeliło. Będę takie pylony robił, zabezpieczające przed, no bo wiadomo, jeden filar jest, wiesz, jak zostanie zniszczony, no to wtedy się kawałek mostu zawali. No a taki pylon, no, w znacznym stopniu zabezpieczy most przed zawaleniem się. Więc to jest taki projekcik mój. Tutaj będę musiał jeszcze będę musiał podkopać troszeczkę. No i oczywiście tutaj jakoś to wzmocnić, bo te podejście jest takim słabym elementem całej tej konstrukcji. Tutaj oczywiście zabezpieczyłem się, żeby zombie mi nie podeszły od góry, nie weszły. Także tutaj jest zabezpieczenie w ten sposób zrobione. No i oczywiście tutaj dam dwie lampy na brzegach. Tak, żeby oświetlały jeszcze wzdłuż, żeby to tak ładnie wyglądało. Rzućmy okiem jeszcze z perspektywy, jak ten most wygląda. No także mam nadzieję, że Wam się podoba. Moim zdaniem wygląda dość okazale. Sporo się nad nim napracowałem. Dużo pracy, materiałów, no kilkadziesiąt tysięcy musiałem kamienia wydobyć, przepalić, oczywiście przerobić. Oczywiście skorzystałem z tej kopalni, którą mam. Na następnym odcinku będę robił już kopalnię na kamiennym pionie, bo dostałem w poprzednim filmie informację, że tam jest bardzo dużo saletry, co mi się oczywiście przyda, ponieważ no, będę chciał dużo prochu robić. Już mogę dużo amunicji robić, więc mam do tego możliwości. Tak to na razie wygląda z tej strony. Oczywiście to będzie jakoś jeszcze ulepszone i rozbudowane, no bo to powinno się tutaj to jeszcze jakoś to zmienić, forma tego. Znaczy tu będzie poszerzony oczywiście most. Także tak to wygląda. Tutaj oczywiście te skośne bloki dałem, skośne filary dałem po to, aby właśnie tą całą konstrukcję jeszcze lepiej wzmocnić i poprawić. Lekkim błędem jest to, że jest po jednym filarze i one mają duży odstęp, ale właśnie chciałem, żeby to tak wyglądało, żeby on z jednej strony wyglądał solidnie, a z drugiej strony nie był na zbyt wielu wspornikach. No i chyba mam nadzieję, że osiągnąłem ten pożądany efekt. Także no, konstrukcja wygląda bardzo, bardzo okazale. Nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku zawrę, jak buduję tutaj te zjazdy. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia, bo nie wiem, ile materiału już mam nagrane, ale no i ze względu na to, że nagrywałem praktycznie cały tydzień, co... Znaczy może cały tydzień nie nagrywałem, ale no kawałki materiału były właśnie robione, bo mało czasu z jednej strony, z drugiej strony też no, rozmiar tej konstrukcji spowodował to, że no, praktycznie 20 roboczo godzin spędziłem nad tą konstrukcją, także to dużo czasu spędziłem nad bawiąc się. Dobrze, ja się nie będę rozwoził. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli zostawicie łapkę w dół, dajcie jakieś tam informacje, co bym mógł poprawić, bo dla mnie jest to ważne. To jest potrzebne oczywiście do samorozwoju, jeśli chodzi o nagrywanie. No i tyle. Dziękuję Wam. Cześć.